Musimy wam jednak uszczypnąć. Zasiądźcie na Boga, spróbujcie, bo bywa tak, pan Kwapiński z Lubelskiej Fabryki Gier to potwierdzi, że te gry bywają drogie, prawda? Bywają drogie. O. Wobec tego macie tutaj możliwość dostępu do tych gier, które... O, macie szansę pokonać dziekana na przykład. Grze dotyczącej policji okresu międzywojny. Ja wolę ten, wyścig do Renu. Jest kolejka, dobra. Dobrze, że nie powiedzieli o Empiku się. Wszyscy się boją. Trzeba. Kto gra? W sklep. No, ta gra nie polega na obserwacji. Ja rozumiem, że emocje mogą być tak ogromne, że będą spływać na was z odległości niejakiej, ale... Rzeczywiście w tę grę policyjną powinien zagrać nasz dziekan. Dzięki oddziałowi lubelskiemu IPN udało nam się pozyskać, wchłonąć, praktykować gry historyczne, których wziętym producentem, tutaj używam ogromnego skrótu, doświadczonym jest Instytut Pamięci Narodowej. Dzięki hojności Instytutu sporo tych gier, które znajdują się także na półkach, jest do Państwa, tu zwracam się do studentów i mam nadzieję także uczniów lubelskich szkół, do Państwa dyspozycji. Jest z nami obecny także o dziekanie powinienem powiedzieć w pierwszej kolejności, ale to jest tak postawny i wyględny chłop, jak to się maga na Lubelszczyźnie, że absolutnie nie wymaga to jakiegoś podkreślenia. Jest z nami obecny pan Adam Kwapiński i przedstawiciel Lubelskiej Fabryki Gier Historycznych. Myślę, że od niego poniekąd, nie bezpośrednio, płynęła inspiracja ku temu, żebyśmy się dzisiaj spotkali i w jakiejś formule w miarę podniosłej dokonali otwarcia tego kącika gier historycznych, dlatego że pan Adam jest współtwórcą, inicjatorem tego pomysłu, który zdaje się pozwala historykom wychodzić poza określony kanon. Nie zawsze ciekawy i nie zawsze atrakcyjny. Jeśli myślimy o absolwentach historii, to myślimy o tych szczęśliwcach, którzy znaleźli pracę w IPN, ale tych jest niewielu. Możemy pomyśleć o tych, którzy cudze dzieci uczą, myślę tu o nauczycielach i wreszcie o archiwistach, którzy mogą się nabawić pilicy w archiwach państwowych. Pan Adam pokazał, że można robić coś innego, coś jakby zupełnie oryginalnego względem tych przykładów, którymi sobie pozwoliłem operować. Miejsce, w którym się znajdujemy, to niewątpliwie świątynia nauk. Powaga miejsca, nastrój, który wynika z tego anturażu, no, nie sprzyjał chyba realizacji tego pomysłu, bo zwłaszcza nasi starsi koledzy trochę kręcili nosem, mówiąc kolekwialnie, na myśl, że oto gry w takim świętym miejscu się pojawią. Myślę jednak, że to nic zdrożnego, tkwią w tym same plusy, o których w tej chwili nie chciałbym mówić, bo są w tym względzie bardziej ode mnie doświadczeni. Panowie, spontanicznie, ja się na hierarchiach nie wyznaję, proszę o zabieranie głosu. Bardzo bym się cieszył, gdybyście panowie wsparli moje próby ożywienia nie tylko tego miejsca, bo myślę, że w Bibliotece Głównej naszego i nie tylko naszego Uniwersytetu takie miejsce byłoby oblegane przez młodych ludzi. Nie wiem, w czym tkwi fenomen tych gier planszowych, bo przecież konkurencja ze strony tego, co nam te kolorowe pudełka elektroniczne oferują, jest ogromna, a mimo tego Lubelska Fabryka Gier była, jest i będzie. Miejmy nadzieję. Dziękuję bardzo. Chciałbym pogratulować inicjatywy, panie profesorze, panie dziekanie, że w miejscu takim szacownym jak Lubelska Uczelnia UMC znalazło się miejsce na gry historyczne, które rzeczywiście mają swój czas, przeżywają swój renesans. Coraz częściej są używane jako narzędzie w edukacji historycznej. No po to, żeby to narzędzie skutecznie i sprawnie używać, stosować, trzeba oczywiście te gry poznać poprzez ich używanie, poprzez grę. Faktycznie, jak pan profesor wspomniał, był taki moment, kiedy pojawiły się głosy mówiące o tym, że gry planszowe w starciu z grami komputerowymi swój czas już zakończyły. Okazało się, że nie. Mamy do czynienia faktycznie z takim renesansem gier planszowych. Coraz częściej się ukazują bardzo ciekawe tytuły, między innymi takie tytuły wydaje również Instytut Pamięci Narodowej. No i cieszymy się, że to się spotyka z taką wielką popularnością. Oczywiście mamy świadomość tego, że
To jest troszeczkę innego typu przekaz historyczny, który musi być wsparty lekturami historycznymi, musi być wsparty mimo tej pylnicy wizytami w archiwach i dopiero po lekturach historycznych i wizytach w archiwum myślę, że można z pełną świadomością i wiedzą historyczną do tych gier zasiadać jako pewne uzupełnienie, rozrywka albo na przykład jako pewną inspirację do rozważań nad historią alternatywną, która stwarza kolejne przestrzenie badawcze i może być inspiracją do dalszych rozważań. Między innymi tego typu, poza oczywiście tą stroną rozrywkową, taką funkcję te gry mają pełnić i cieszymy się, że w tym miejscu się znalazły. Także dziękujemy za tę inicjatywę i za jej realizację. Panie dyrektorze, szanowni państwo, ja lubię tak na końcu, prawie na końcu przemawiać, bo wtedy mogę powiedzieć najmniej i podpisać się po tym, co przedmówcy powiedzieli. Natomiast jeżeli chodzi o świątynię czytania, o której pan dyrektor Sławek wspomniał, świątynia czytania, świątynia dumania, można teraz powiedzieć świątynia grania i tego byśmy sobie życzyli, aby młodzi ludzie rzeczywiście zafascynowali się tego typu grami. Nie będę ukrywał, szanowni państwo, że ja z takimi grami mam do czynienia, albowiem jako ojciec gimnazjalisty robię wszystko, aby odciągnąć go od komputera, tak, gdzie twarz jest metr przed monitorem. Wolę, że tak powiem, pograć w gry planszowe. I o ile problemem było przekonanie go do gry kolejka, bo młodzież nie bardzo wie, co to jest kolejka, zazwyczaj myśli, że chodzi o... Chociaż była taka gra IPN-u, tak? Tutaj między innymi leży, prawda? O tyle nie mam problemów z grami planszowymi strategicznymi. No z pewnością przykładowo do wyścigu Dorenu mojego syna przekona świeża, może nie lektura w cudzysłowie, seriali, jakie ze mną zaliczył. Mianowicie mam na myśli serial wyprodukowany przez Toma Hanksa, między innymi Pacyfik, czy Kompanię Braci, tak? Które, że tak powiem, pozwalają mi, młodemu człowiekowi, przekazać pewnego rodzaju nutę informacji. I mówię, chociażby ta gra, Wyścig do Renu, ale również 303 i inne, które mamy tutaj w tym zespole, ku temu właśnie służą, aby młodych ludzi edukować. Oczywiście nie chcę go zbombardować historią, żeby tej historii nie znienawidził, ale jest to pewnego rodzaju element uzupełniania szkolnej edukacji. Cieszę się niezmiernie, że wychodzimy poza takie kanony. Padało tutaj sformułowanie o historii kontrfaktycznej. No rzeczywiście, szanowni państwo, wszystkie drogi, które prowadzą do przysłowiowego Rzymu, tak, do tej Clio, są, że tak powiem, naszym sojusznikiem i dlatego też staramy się z tych elementów korzystać, a że przy okazji mamy trochę i my frajdy, tak? Możemy otwierać salonik gier przy pomocy talerza RKS Motor. Także wiele to się, tutaj to się ze sobą bardzo wiąże. Elementów bardzo łączy. To gra i to gra. Dziękuję bardzo. Panie Adamie. Dobrze, ja tak od siebie. Pan Adam, tak, wychowanek z zakładu metodologii historii. U pana dziekana Woźniaka pisał pracę, z tego co pamiętam, czy u pana profesora Pomorskiego, ale to już była obrona w postaci gry, tak? Nie. Czy to kolega? To było jeszcze zanim pierwsza gra została obroniona. Czyli taki prekursor, można by powiedzieć, dawno, dawno temu. Dawno, dawno temu, tak. To jest trochę przerażające, jak sobie pomyślę, po ilu latach tutaj wracam jakby, ale... Mógł pan wcześniej. Czy to nie jest twarz? Bywać się zdarzało, natomiast prawda jest taka, że strasznie się cieszę, że gdzieś te gry zaczynają też funkcjonować w takiej formie, w której miejsce takie jak UMCS, jak uczelnia przestają się bać. Tak? Ja akurat nigdy nie mogłem specjalnie narzekać, bo nie licząc przebijania się przez administrację, to akurat życzliwość w większości kadry naukowej do takich działań była dość duża. Ona była trochę połączona z takim spojrzeniem jak na szaleńca, kiedy robiliśmy pierwszy raz te rzeczy, ale w tym akurat nie ma nic dziwnego. Natomiast bardzo fajne jest to, że takie gry mogą w jakiś sposób do historii inspirować, bo to nie do końca, pozwolę się nie zgodzić, jest tak, że każdy człowiek, który się jakoś historią interesuje, musi zaraz spędzać czas w archiwum, musi się nabawiać tej przysłowiowej pylicy, bo tak jak my jako ludzie korzystamy, nie wiem, z
pracę fizyków, z prac technologów, tak, korzystając z najróżniejszych urządzeń. I to nie naszym zadaniem jest przebijanie się przez opasłe tomy i zastanawianie się, jak ten komputer działa tak naprawdę. To robią za nas inni ludzie. Tak troszeczkę jest z tą historią. Znaczy, gry są tym elementem, który ma trafić do szerszego grona odbiorców, a tak naprawdę to gdzieś tam na naszych barkach leży to, żeby korzystając z prac naukowców i sięgając do źródeł, przekuwać to na formę strawną dla człowieka, który historią by się zainteresował, bo historia jest ciekawa, ale może niekoniecznie jest w stanie się przebijać przez wspomniane archiwa i gdzieś tam korzystać z tego w ten sposób. Więc ja osobiście w ten sposób gdzieś widzę rolę tych gier. No cóż, cieszę się strasznie. Szanowni Państwo, to mamy początek teoretycznej refleksji nad grami. Ja mam nadzieję, że powstaną i prace dyplomowe w tym zakresie i wreszcie te półki zapewnią się nowymi grami, których twórcami będzie już Państwo. Zwróćcie uwagę na to, że są tutaj pewne luki chronologiczne. Nie każdy miłośnik historii jest w stanie znaleźć na razie, powtarzam, coś, co wzbudziłoby jego szczególne zainteresowanie. Ale jeśli nie ma starożytności jeszcze, na czym bardzo boleje, to sądzę, że pomyślę ze swoimi seminarzystami, choć już jedna taka gra była wyprodukowana, tu autorka się znajduje. Kasiu, ona musi tutaj trafić. Namawiam wszystkich innych do tego, żeby w dydaktyce wykorzystywali to narzędzie, bo ono jest niesłychanie ważne. Można odwołać się tutaj do tej już niemal maksymy wykorzystywanej przez dydaktyków, że najlepiej się człowiek uczy, jak się bawi i odwrotnie, prawda? I jedziemy. 3, 4. Jest, udało się. 6 szczęsnoteczki mieliśmy, panie. A to pewnie. Tak, 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 tak